jeżeli chodzi o sytuację, to zostało napisane oficjalne oświadczenie, stanowisko federacji. Chciałbym wam teraz je przeczytać. Sytuacja bardzo przykra. No ja osobiście byłem strasznie zawiedziony. Byłem strasznie zawiedziony zachowaniem Marcina Neumanna. Nie komentując już tego, co zrobił trener Herczyk, bo to moim zdaniem było strasznie chujowe zachowanie. To się nie powinno nigdy wydarzyć. I kurde... Piotr Neumann wydał oświadczenie dotyczące oświadczenia fany MMA 1 zł. Tak, widziałem to, dlatego teraz myślę, że przeczytam wam to. Natomiast, kto jeszcze nie widział tego oświadczenia, natomiast sądzę, że zachowanie, mówię, i zarówno Marcina Neumanna, i trenera Herczyka, to jest nieporozumienie. Nie powinno nigdy dojść do takiego incydentu. To jest kurde... Ja się bardzo... Jak to zobaczyłem, to po prostu się zagotowałem, nie? Było mi taki... Pewnie czułem to, co wy. Czułem to, co wy. Duże rozczarowanie Marcinem. Złość. Wiecie, no to nie było to, co chciałem zobaczyć. Bardzo czekałem na tą walkę. No ale... Wydaliśmy nasze tutaj stanowisko. Przeczytam wam teraz je. Tutaj możecie właśnie się z nim zapoznać. Już wam czytam. Czekajcie, przejdę tak. Przełączyłem. Ja czytałem oświadczenie, uważam, że to jest no, normalne i stosowne zachowanie wobec Krzysztofa. Dobrze. Rafała. Oświadczenie federacji. Kurczę, tylko będą donaty cały czas. No muszę na chwilę wyciszyć, bo chciałem je przeczytać. Oświadczenie federacji Fame MMA. Przesłączę tutaj. W związku z incydentem, do którego doszło podczas walki pana Marcina Neumanna z panem Kasiuszem Życińskim, która odbyła się na gali Fame MMA 8 w dniu 21 listopada 2020 roku. Nie dobrał go mi, kurde, jak czytam. Federacja Fame MMA po dokonaniu szczegółowej analizy przedmiotowego zdarzenia podjęła następującą decyzję. W stosunku do pana Marcina Neumanna zastosowana zostanie najsurowsza z możliwych kar polegających na dożywotniej dyskwalifikacji jego osoby z jakiejkolwiek aktywności związanej z federacją Fame MMA. Nadto w związku z nieakceptowalnym, niesportowym zachowaniem oraz rażącym naruszeniem przepisów umowy, która stanowiła podstawę jego udziału w gali Fame MMA 8, federacja podjęła decyzję o podjęciu kroków prawnych, polegających na rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym wyżej wskazanej umowy z wyłącznej winy pana Marcina Neumanna, co w konsekwencji doprowadzi do niewypłacenia całości honorarium, jakie miał otrzymać z tego tytułu od Fame MMA. Czyli Marcin Neumann nie dostanie od nas ani złotówki za tą walkę. Jednocześnie federacja podjęła decyzję o przekazaniu części przedmiotowej kwoty pieniężnej panu Kasiuszowi Życińskiemu. Pozostałą część honorarium pozostanie przekazana Polskiemu Związkowi MMA, PZMMA w celu wsparcia młodych i utalentowanych amatorów sztuk walki. Czyli część wynagrodzenia pana Marcina otrzyma Kasiusz na rehabilitację, takie zadośćuczynienie za to, co się stało, a druga część pójdzie do na wsparcie Polskiego Związku MMA, aby wspierać młodych twórców. Dzwonił Amadeusz, poczekajcie. I dokończmy jeszcze oświadczenia najpierw. Druga część oświadczenia w odniesieniu do czynów popełnionych podczas przedmiotowego zdarzenia przez pana Damiana Herczyka, Federacja Fame MMA podjęła decyzję o nałożeniu na niego dożywotniej dyskwalifikacji połączonej z zakazem uczestnictwa w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez Federację w przyszłości. W związku ze stratami wizerunkowymi, jak i materialnymi, Fame MMA zdecydowało o podjęciu kroków prawnych mających na celu naprawienie szkody wyrządzonej Federacji przez bezprawne działanie Damiana Herczyka oraz utracone przez Fame MMA w przyszłości korzyści materialne. Nadto w związku z uzasadnionym podejrzeniem bezprawności czynów, jakie popełnił pan Damian Herczyk w stosunku do pana Kasiusza Życińskiego, Federacja skieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
przez pana Damiana Herczyka. Fame MMA stanowczo oświadcza, iż zachowanie, jakiego dopuścił się pan Damian Herczyk, jest wysoce nieakceptowalne i musi spotkać się z bezwzględnym sprzeciwem zarówno samej federacji, jak i całego środowiska MMA w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, iż pan Kaskiusz Życiński otrzyma pełne wsparcie medyczne oraz prawne ze strony Fame MMA w celu dochodzenia na drodze postępowania cywilnego, roszczenia odszkodowawczego oraz zadośćuczynienia od pana Damiana Herczyka w związku z bezprawnym naruszeniem czynności jego ciała. Tak to wygląda. Dzięki wielkie groby. Zawsze może o tym pomyśleć. Także tak wygląda sytuacja. Jest to oficjalne stanowisko Fame MMA. Mam nadzieję, że się z tym zgadzacie. Możecie napisać w komentarzach. Napiszcie tak, jeżeli uważacie, że to jest... chociaż myślę, że wszyscy się z tym zgodzą, bo konsekwencje muszą zostać wyciągnięte. I myślę, że zarówno to jak ja, tak i wy się zawiedliście na Marcinie Najmanie, nie komentując już zachowania pana Damiana Herczyka, co było dla mnie kurwa karygodne. I muszę wam coś powiedzieć, że według mnie to wyglądało tak, bo siedziałem bardzo blisko całej sytuacji. To wyglądało, kurczę, wyłącznie jednak, bo takie jakieś głupoty. Siedziałem bardzo blisko całej sytuacji i to wyglądało tak. To wyglądało tak, że Marcin Najman zadał kilka ciosów. No. Zobaczył, że to nie robi wrażenia na Kasjuszu. Kasjusz, nie wiem ile było, bo przecież tego nie oglądałem, nie wiem ile było słychać, ale Kasjusz zaczął wtedy krzyczeć: i co, Marcinku, te twoje ciosy nic mi nie robią, wiesz o co chodzi? Tak, ale... Zaczął krzyczeć. I wtedy jest zakaz porozumiewania się zawodników w oktagonie, nie? Powinien dostać ostrzeżenie za to. Wtedy Marcin nie wytrzymał i zaczął obalać Kasjusza, obalił go, zaczął go uderzać w parterze. Przerwanie, potem już to kopnięcie, też była taka chyba, wiesz co? Mam dwie opcje. Pierwsza opcja, to, że po prostu nie wytrzymał tej presji i chciał już w jakikolwiek sposób nie, dowalić. Nie, po prostu on był we furii. Okej. Okay. Tylko prostu... szkoda, że to takie kopnięcie wykonał, to nawet nie wiesz, co on chciał tym uzyskać. No, on powinien wejść w niego ciosami i bić. Ale nawet nie powinien po pierwsze w ogóle tego robić, a po trzecie, stary, czy po drugie, mi się wydaje, że on po prostu wiedział, że już nie wygra w boksie i chciał dostać dyskwalifikację, żeby teraz, wiesz, móc się tłumaczyć na duże sposoby. Bo moim zdaniem, stary, to było, kurwa, totalnie bez sensu. No tak. Jak tak zawiodłem, jak no zacząłem tak, to kopnięcie. No, nawet biorąc pod uwagę to, wiedział, że kopiąc sędzia mu przerwie, więc nawet jeżeli no stary, chciał mu najebać... On chyba nawet patrzył na sędziego i koptał, czy sędzia przerywa, nie? No nie wiem, ale to po prostu było totalnie bez sensu i to było, tak mnie to poirytowało. Tak się zawiodłem na Marcinie. A wiesz, wcześniej miałem takie, kurde, dobre podejście do Marcina, bo ja akurat, wiesz, rozmawiałem z nim. Specyficzny gość, nie? Który, to znaczy tak, on bardzo dobrze wszystko ubiera w słowa, potrafi się wysłowić, nie? Fajnie się go słucha, ale w momencie, kiedy ty się oddalisz i posłuchasz dwa razy tego, co on pierdoli, to czasami naprawdę to są farmazony, nie? Mhm. No wiesz, powiem ci tak. Co on chce, żeby mu wysłać? Numer do Jadosza. Dobrze, no a jeżeli chodzi, no ta sytuacja była totalnie, nie na miejscu. No i myślę, że w oświadczeniu, jakie wystosowaliśmy, te konsekwencje są odpowiednie. Myślę, że słusznie zostaną wyciągnięte. Dobra, a teraz chciałem powiedzieć o tym, co usłyszałem też po walce. Gdy już był taki natłok, działa się cała ta awantura i to też mnie przekonało, że jest źle. Bo jak widziałem Kasjusza już, który wstał i kulał, zaczął krzyczeć do niego Damian Herczyk. Rzucałeś się? Coś w tym stylu teraz, nie? Nie chcę, może nie powiem tego idealnie, tak to zapamiętałem,
ale to były słowa w stylu rzucałeś się, to ci noga strzeliła. Jak to usłyszałem, wiedząc, że jest to trener, zawodowiec i wie jak zrobić krzywdę, jak skręcić kostkę, czy też zerwać wiązadła, jak to usłyszałem, to już byłem pewien, że Kasiusz ma kontuzję. No stary, no to się da wyczuć, że ci noga strzela, no, wiesz co chodzi. Znaczy wiesz, on to poczuł na pewno, nie? No i on poczuł to robiąc to i on zrobił to umyślnie. Ale widziałem, że on ma gips poniżej kolana, więc ma kostka. Kostka. I wiecie więc, co, on też, on potem w ogóle do nas podchodził, na tym afterze, tłumaczył się, on wiedział, że źle zrobił. No ale tutaj nie ma wyjścia, no. To co zrobił to jest no niewybaczalne i kurde. Nie mam słów, nie?